Trzeba poznać samego siebie. Taki nakaz Apollo dał poganom w wyroczni delfickiej. Musicie poznawać samych siebie. Nakaz ten dotyczy i chrześcijan. Trzeba szukać w sobie tego, co nie może umrzeć. Nie jest to szukanie czegoś, co nie istnieje, lecz odkrywanie, że człowiek jest nieśmiertelny. Trzeba zapomnieć o ciele. Jeśli człowiek zrozumie, kim jest, odnajdzie Boga. Boga w sobie. O tym, kim człowiek jest, stanowi nie ciało, lecz świadomość. Świadomość narodzin, świadomość śmierci. Te doświadczenia powtarzają się wielokrotnie. Gnostycy wierzą w reinkarnację. Jest jak kolejne przebudzenia i zaśnięcia. Człowiek żyje w wielu ciałach, lecz nie jest żadnym z nich. O tym, kim jest, decyduje świadomość. Człowiek nigdy się nie narodził i nie może umrzeć. Wszystkie byty są odbiciem tego jednego. We wszystkich ludziach odnaleźć można eidolon, odbicie demona lub Boga. Zamiast odbicie, lepiej użyć zwrotu mająca samoświadomość boska cząstka. Proszę sobie wyobrazić światło, które nie ma na co padać. Panują ciemności. Światło jest ciemnością. Istnieje termin oślepiająca ciemność. Istnieje tylko idea światła i czysta świadomość niezwiązana z fizycznym bytem. Taki byt zostanie stworzony przez świadomość, tak jak światło stworzy coś, na co będzie mogło padać. Tak powstał świat. W każdym z nas jest cząstka boskiej świadomości. Jesteśmy konkretyzacjami, eidolonami owej świadomości. Ona jest wszystkim, jest Bogiem. Chrześcijanie podkreślają, że pomiędzy Bogiem i człowiekiem, istotą śmiertelną, istnieje przepaść. Co innego mówi Ewangelia Tomasza. Według niej Jezus jest Synem Boga. Wszyscy ludzie także są Jego dziećmi. Nie wiedzą tego. Nie wiedzą, że mają w sobie Boga. Boskie światło, które Bóg stworzył, zanim stworzył świat, mówiąc, niech się stanie światłość. Każdy z nas mają w sobie. W Ewangelii Tomasza Jezus mówi: Jam jest światłością, ponad nimi wszystkimi. Oto kim jestem. Jam jest w każdej z rzeczy, a one wszystkie są we mnie. Jestem w każdym kawałku drewna. Podnieście kamień, a znajdziecie mnie. Dlaczego słowa podnieście kamień, a znajdziecie mnie są niebezpieczne dla Kościoła? Bo to koncepcja panteistyczna. Sugestia, że Bóg jest wszędzie. Kiedy chrześcijaństwo zatriumfowało, kiedy powstał Kościół Rzymski, twierdził, że drogę do Boga wskazują tylko biskupi. Jeśli ktoś chce stworzyć Kościół, musi twierdzić, że zbawienie można osiągnąć tylko za pośrednictwem owego Kościoła lub Boga, którego namiestnikiem na ziemi jest papież. Gnostycy twierdzą co innego. Wszystko zależy od ciebie. To była rewolucja. Gnostycy twierdzili, że człowiek jest nieśmiertelny. Nie musi zabiegać o wieczną szczęśliwość, być posłusznym. Gnostycy byli anarchistami, wolnomyślicielami, libertynami. Ich Jezus też jest libertynem. Zadaje się z nierządnicami, z ludźmi mającymi złą sławę.
łamie zasady, nie przestrzega szabasu, dyskutuje z autorytetami w sprawach wiary. To typowy gnostyk. Wszyscy byli tacy. Ważne było nie to, by przestrzegać prawa, dogmatów, ale by każdy poznał samego siebie. W Ewangelii Tomasza to, co głosił Chrystus, jest ważniejsze niż jego osoba. Tak było, nim zostały spisane Ewangelie. Także w listach Pawła odnajdujemy podobne poglądy. Paweł jest gnostykiem. Rozmawia z Chrystusem o problemach nieśmiertelności. Gdy żył Paweł, nie istniał jeszcze literalizm. Postać Pawła przedstawiana jest niezgodnie z prawdą. W jego czasach nie było rozłamu na gnostyków i literalistów. Nie istniał literalistyczny Jezus. W 2-3 pokolenia później powstają Ewangelie opisujące życie Jezusa. Osoba Chrystusa staje się ważniejsza niż to, co głosi. Jezus zaś staje się jedynym Synem Boga. Paweł jednak mówi o Jezusie jako o wielkiej tajemnicy, głosie, który się w nim samym rozlega. Dla chrześcijańskich gnostyków Paweł był nauczycielem. Jeden z ojców Kościoła, Tertulian, który pogardzał gnostykami, nazywa Pawła apostołem heretyków. Zdaniem Tertuliana wszyscy heretycy kochali Pawła, cytowali go. To, co głosił, uważali za bardzo głębokie. Poglądy Pawła kształtowały się tutaj, w Egipcie, w być może największym mieście antycznego świata, w mieście leżącym na granicy Azji, Afryki i Europy, w mieście Aleksandra. W owym czasie Aleksandria była drugim miastem Zachodu. Tutaj narodził się gnostycyzm. Żyli tu Egipcjanie, Grecy i więcej Żydów niż w Judei i Galilei. Owi Żydzi byli wygnańcami. W sercach odnaleźli nieznanego Boga. Nie mogli go jednak odnaleźć w otaczającej ich rzeczywistości, pełnej zła i nieszczęść. Dlatego uznali, że owa rzeczywistość została stworzona przez gorszego Boga, Jehowę, ich bóstwo plemienne. To Bóg Starego Testamentu, Bóg zazdrości, oko za oko, ząb za ząb. We wszystkich żydowskich opowieściach odnajdujemy głębokie rozczarowanie światem. Skoro został on stworzony przez gorszego Boga, nie może być doskonały. W opowieściach podkreślane są wszystkie jego wady. Świat został stworzony, ponieważ najmłodsza córka Boga, prawdziwego Boga, Zofia, zakochała się we własnym ojcu. Poirytowana tym, że uległa zakazanemu uczuciu, sprawiła, że stała się brzemienna. Potem chciała pozbyć się ciąży. Tak narodził się mający twarz lwa Yaldabaoth, Bóg chaosu. Son, Yaldabaoth.